Skąd pan wie, że nie czytam? Dziwię się. Ponieważ nigdy ich pan u mnie nie kupuje. Żali się. Czy to na pewno dowód, że nie czytam? No jasne, to oczywiście dowód. Nie pomyślałam. Jak nie kupuje, znaczy, że nie czyta. Jak nie kupuje? Chyba tak. Widocznie nie czytam. Przyznaję mu rację. Nic straconego. Namawia mnie. Nie czytam, bo nie czytam. Proszę, niech pan tylko spojrzy. Wojna, transplantacje, sztuczny cyc. Silikon? To co, bierzemy? Podsuwa mi popołudniówkę. Dziękuję, nie skorzystam. Nawet na próbę? Nie chcę ryzykować. Nawet pan nie wie, ile pan traci. Być może, lecz nie skorzystam. Co pan w takim razie porabia w wolnym czasie? Zastanawia się kioskarz. Pranie i gotowanie, jak każdy normalny człowiek. Podejrzane, mocno podejrzane. Przygląda mi się uważnie. Podejrzane? Nawet bardzo. A czy koniecznie trzeba brać ze sobą do kibla prasę? Pytam. Słucham. Co takiego? Udaję, że nie zrozumiał. Czy koniecznie trzeba brać ze sobą do kibla prasę? Powtarzam. Tego nie wziąłem pod uwagę. Proszę mi wybaczyć. Nie ma sprawy. Proszę wybaczyć. Kurczy się za ladą. Nic się przecież nie stało. Małe przeoczenie z mojej strony, tłumaczy się. Każdemu może się zdarzyć, pocieszam go. A czy lubi się pan onanizować? Zmienia niespodziewanie temat.